mokro, błotniście, ślisko, kamieniście. Dobrze chociaż, że opon nie zmieniłem na te bardziej letnie. Zapomniałem już, jak fajnie jeździ się hardtailem. No niestety mój Garmin zdechł, kompletnie się zawiesił, nie reaguje na nic. Ostatni raz na moim hardtailu kręciłem jeszcze w ubiegłym sezonie, więc to najwyższy czas, żeby nadrobić moje górskie zaległości. Rafał z tej strony, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj wspólnie pokręcimy po pięknym Beskidzie Makowskim. Będziemy szukać diabelskiego kamienia i powspinamy się po niełatwych beskidzkich ścieżkach. Startujemy. Drodzy bajkowcy, czy taka droga pod górę w lesie, po mokrych kamieniach i po błocie przy nachyleniu około 30 paru stopni jest do wyjechania na rowerze elektrycznym? Bo jeśli tak, to jutro biegnę do sklepu i kupuję. Pierwszy błąd, jaki popełniłem dzisiaj, to to, że nie zabrałem butów nieprzemakalnych. No bo niestety jest bardzo mokro, no ale to pewnie też dlatego, że ten odcinek tutaj na początku w cieniu, jeszcze rosa na trawie się utrzymuje. No jeszcze z rana dość rześko, około 6 stopni było około w pół do 8, ale teraz już mi zimno nie jest. Cały czas pnę się tutaj w górę żółtym szlakiem w stronę pierwszej góry Pękalówki, ale tuż przed nią będzie jeszcze diabelski kamień. Jeśli warunki pozwolą i droga będzie przejezdna, to spróbuję zobaczyć to nadprzyrodzone zjawisko. Bardzo klimatyczny las, jak na miejsce, gdzie znajduje się diabelski kamień, idealne. Trochę grząski teren, no bo mokry jeszcze po zimie i po wczorajszym ulewnym dniu. Ale tutaj im wyżej, tym już bardziej sucho. Pewnie jak wyjadę na jakąś polankę, to już będzie bardzo przyjemnie. No ale teraz cały czas na Pękalówkę w poszukiwaniu diabelskiego kamienia. A tutaj jakąś wiatę widzę i chyba będzie ładny widok. Tak jest. Piękny widok. W drodze na Pękalówkę i diabelski kamień warto tutaj na chwileczkę zboczyć z żółtego szlaku i odbić na chwilkę w lewo. Można sekundę odpocząć po tym dłuższym podjeździe, no i nacieszyć oko fantastycznym widokiem tutaj na Beskid Makowski. W oddali nawet Tatry gdzieś majaczą. Bardzo ładna ta polanka. Świetne miejsce w ogóle biwakowe, więc gdybyście tutaj zabłądzili kiedyś albo zwastał Was deszcz, to można się tutaj schronić. O, jest tutaj strzałka, więc mógłbym jechać w lewo, gdybym nie chciał tego diabelskiego kamienia zobaczyć, a w prawo spróbuję go zaraz odnaleźć. No i jest tajemniczy diabelski kamień. Trochę mi to przypomina piekielny szlak, który kilka lat temu zaliczałem. Też w piekle dalejowskim było podobnie. Thank you.
No dla samego tego miejsca warto było tę dzisiejszą pętlę wykręcić. Miejsce bardzo klimatyczne. Warto odbić tego żółtego szlaku i podjechać tutaj pod tą skałkę. Warto też ją obejść dookoła, bo z tamtej strony też jest widok bardzo niecodzienny, więc jak na taki leśny odcinek nagle taka formacja skalna robi wrażenie. No ale nie zatrzymuję się tutaj długo, bo teraz muszę wrócić na ten żółty szlak i na pękalówkę się wspiąć do góry, a potem już na Kotoń i dalej na Parszywkę. Przyznacie sami, że dla takich widoków warto było wstać rano i pokręcić po Beskidzie Makowskim. Pękalówka już przede mną, właśnie nad nią podjeżdżam, a potem będę już lekko po grani kierował się w stronę Kotonia i dalej żółtym szlakiem na Parszywkę. No tutaj cięższy teren, bardzo kamienisty i dość grząski. No i ostro w górę, więc ten kawałeczek muszę wypchać, ale dla mnie to nie problem. Ważne, żeby dotrzeć do wyznaczonego celu. Więc jeśli trzeba trochę wypchać, no to pchamy. A wreszcie tą pękalówkę zaliczyłem i teraz zjeżdżam już na Kotoń. No jednak bez błotka się nie obejdzie, ale opony moje są właśnie na taki teren. Nieprzewidziany błotnisty fragment, no ale początek wiosny nadal, więc nie ma się co dziwić. Przejechałem już Kotoń właściwy. Teraz będę Kotoń zachodni zaliczał. Ale tutaj już chyba on jest totalnie w lesie. Ale teraz mam dość spokojną drogę. Już ten podjazd chyba się na razie skończył. Ale oczywiście to nie koniec podjazdów jeszcze dzisiaj. Bardzo fajny, chociaż lekko błotnisty zjazd, więc strasznie mi tutaj chlapie błotem, no bo niestety już ściągnąłem błotniki, ale nie ma się co tym przejmować. Jedyna okazja, żeby się ubrudzić bez obciachu, to właśnie wycieczka górskim rowerem. Dojechałem na Groń i za chwilkę będę miał już Kotoń zachodni. Tutaj z drogowskazu mam informację, że na Koskową Górę, na którą dzisiaj też się udaję, mam jeszcze 3 godziny drogi, no ale oczywiście jest to informacja dla turysty pieszego, a nie dla rowerowego. A ja teraz przy tym pięknym drzewie chwileczkę odpocznę, nabiorę oddechu i teraz potrójnym szlakiem żółto-zielono-czarnym będę już kręcił w stronę Parszywki. A z Parszywki podjadę na Koskową Górę, czyli najbardziej znany chyba szczyt Beskidu Makowskiego, które już zresztą odwiedzałem, ale bardzo dawno temu, bo 3 lata temu byłem tam ostatnio. Jechałem wtedy z Jordanowa.
też przez Groń, ale inny, nie ten, który teraz odwiedziłem, więc zachęcam Was do obejrzenia tej relacji. A muszę się tutaj na chwilę zatrzymać i pokazać Wam to miejsce, bo nie mogę się powstrzymać i muszę to zrobić. Kapitalny widok jest, kapitalny. Słuchajcie, Beskid Makowski koniecznie, bo widzicie, kolejna piękna plana, gdzie można na sekundę odpocząć. Żadnego rowerzysty jeszcze nie spotkałem, kilku pieszych turystów tylko. No trochę się nie dziwię, bo Beskid Makowski jest chyba trochę niedocenionym regionem kolarstwa górskiego. Może się mylę, bo te tereny tutaj nie są mi jakoś szczególnie dobrze znane. Ale no jestem tutaj po raz kolejny i nigdy rowerowych tłumów tutaj nie spotkałem. Ale jeśli uważacie inaczej, koniecznie napiszcie. Polećcie jakieś ciekawe miejsca w Beskidzie Makowskim, które koniecznie warto na rowerze odwiedzić. Fajny ten odcinek, taki odprężający. Szkoda, że taki mokry fragmentami, ale no na to już nic nie poradzimy. Poza tym super. Tutaj to już jest grubo. Trochę mi to Beskid Niski przypominam, a nie Beskid Makowski, więc będę musiał zweryfikować moje pojęcie o Beskidzie Makowskim, bo zawsze mi się kojarzył z bardzo spokojnymi trasami, a tymczasem Beskid Makowski, śliskie ścieżki i błoto. Cześć. Straszne błoto dzisiaj, nie? Po prostu nie da się za bardzo jeździć. No niestety mój Garmin zdechł, kompletnie się zawiesił, nie reaguje na nic, nawet go zrestartować nie bardzo można, więc dobrze, że mam zegarek i zegarek mi liczy kilometry, no bo niestety wujek Garmin Edge Explore wersja pierwsza odmówił dzisiaj współpracy. No jadę tutaj żółtym szlakiem, teraz cały czas na parszywkę. Za chwilę będę miał kapliczkę. Zobaczymy, może chwilkę przy niej odpocznę. No, muszę coś zjeść. Spróbuję coś z tym Garminem wymyślić, bo on niestety przestał mnie już słuchać kompletnie, więc nie mam z niego żadnego pożytku. No, udało mi się Garmina opanować i to mnie bardzo cieszy. Udało mi się go zresetować. I nawet nie przerwał tej trasy, tylko kontynuuje ją nadal, więc przynajmniej tyle. Zapomniałem już, jak ekscytująco można jeździć na hardtailu. Ostatnio on go trochę zaniedbałem. Cały czas na gravelu. No tutaj kolejny odcinek do wypychania. Bardzo ślisko, bardzo kamieniście. No i oczywiście bardzo stromo. Powiedzcie mi, drodzy bajkowcy, czy taka droga pod górę w lesie, po mokrych kamieniach i po błocie przy nachyleniu około 30 paru stopni jest do wyjechania na rowerze elektrycznym, bo jeśli tak, to jutro biegnę do sklepu i kupuję. Kapliczka Świętej Anny. Już przede mną bardzo charakterystyczne miejsce tutaj w Beskidzie Makowskim. Chwilkę chyba tutaj odpocznę, a potem będę już
Żółtym szlakiem nadal ciągnął na Parszywkę. Dojeżdżam na Parszywkę z pięknym widokiem na Gorce i Tatry. Dzisiaj z przejrzystością nie mam problemu. Fantastyczne Tatry po lewej stronie, więc warto tutaj było się wysilić. A teraz już z Parszywki będę udawał się na Koskową Górę. Jedna z kilku kapliczek, które można tutaj w okolicach Parszywki spotkać, z fajnym miejscem, gdzie można usiąść i popodziwiać. Zobaczcie, jaki piękny widok na Tatry. Widzę już tam Koskową Górę przede mną i tam muszę się wyspinać, jak będzie już więcej ludzi. Koskowa Góra przede mną. No niestety będę musiał tam podjechać, co w tym upale będzie dość trudne. No ale jakoś będę musiał sobie z tym poradzić. Ale potem będę musiał tutaj zjechać z powrotem. I na tym rozstaju dróg niebieskim szlakiem będę już podążał w dół. Szczyt Koskowej Góry już widzę, słynny biało-czerwony słup wbity, więc będzie ładna polana, więc przybijam piątkę ze słupem i na polanę. Koskowa Góra zaliczona, krótki odpoczynek na pięknej polanie, a teraz wracam żółtym szlakiem tam na rozdroże dróg pod tą ładną kapliczkę i niebieskim szlakiem będę już zjeżdżał do Bieńkówki. Niebieskim szlakiem w dół w stronę Bieńkówki i podejmiemy na dole decyzję, czy piąć się jeszcze na Babice, czy już wracać. Potworne to było to. Ślisko, kamieniście, grząsko, jeszcze bardzo stromo w dół, więc Beskid Makowski wcale nie taki prosty, jak sądziłem. A patrzcie, jakie błoto, jakie potworne błoto.
ale miejsce piękne. W konkursie na najbardziej zabłoconą ścieżkę w Beskidach na wiosnę bezapelacyjnie ten fragment tutaj z Kaskowej Góry do Binkówki byłby w czołówce. Na szczęście tutaj fragmentami są takie odcinki suche, gdzie można chwilkę odpocząć, ale poza tym masakra. Wracam już z Bieńkówki, teraz na wschód, już asfaltem w stronę Stróży. Miałem jeszcze tutaj w planach zaliczyć tę babicę, która jest po lewej stronie, ale bardzo mnie wymęczył ten zjazd tutaj i siły mi trochę zabrakło. No i dodatkowo też właściwie skończyły mi się płyny, więc za chwilę muszę tutaj jakąś stację upolować i coś kupić. No a gdybym wyjechał na babicę, no to nic bym nie kupił, a to już by było niebezpieczne w takim upale jechać bez picia. Bardzo odprężający tutaj ten ostatni fragment po takiej bardzo spokojnej, wręcz rodzinnej trasie. Sporo rowerzystów, sporo spacerowiczów, więc za chwilę będę już domykał moją dzisiejszą pętlę w Pcimiu. Przejeżdżam już most na Rabie, za chwilę będę przy samochodzie, więc kończę moją dzisiejszą pętlę. Tym samym zostałem mistrzem błotnego kolarstwa w Beskidzie Makowskim, więc jeśli wy takimi mistrzami chcecie zostać, to koniecznie na wiosnę w Beskid Makowski przybywajcie. A z mojej strony to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Tradycyjnie kręćcie dużo i wyjątkowo bezpiecznie. Do następnego razu. Cześć!